wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Słowo Adwent to słowo, które oznacza przyjście, przygotowanie na przyjście Pana Jezusa. Adwent oznacza oczekiwanie. W tym słowie wiąże się również pewien dynamizm związany z otwartością na drugiego człowieka. Słowo czuwać oznacza być otwartym. Kiedy harcerz czuwa na warcie, równocześnie nie może wykonywać innych czynności. Kiedy strażak oddaje swoje życie, swój czas, by bezpiecznie pilnować danej miejscowości, nie może równocześnie wypoczywać. Natomiast my jesteśmy wezwani dziś przez Pana Jezusa, by słowo czuwać miało wymiar dynamiczny, a więc duchowego rozwoju, duchowej pracy nad sobą i czasu poświęconego drugiemu człowiekowi. Papież Franciszek, który był obecny podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, wezwał nas, byśmy ruszyli z naszych kanap, z naszych domów i swoim sercem, swoim czasem poświęcili ten czas dla drugiego człowieka. Niech więc ten Adwent będzie taką okazją do dynamicznego wyjścia z domu. Kolejny rok liturgiczny, który rozpoczynamy, 2017, jest rokiem stulecia od objawień Matki Bożej w Fatimie. Sądzę, że wiele rorad, wiele nabożeństw będzie również poświęconych właśnie temu wydarzeniu. Kochane dzieci, zobaczcie, tutaj lampiony mamy zapalone. One się palą, świecą, jest tutaj w środku świeca. I z takimi zapalonymi lampionami będziemy w Adwencie przychodzić na roraty. Zapalone światło, taki zapalony lampion chce nam powiedzieć, że chcemy przygotować jak najlepiej swoje serduszka na przyjęcie Pana Jezusa, który będzie miał swoje święto w Wigilię, kiedy się narodzi w szopce, kiedy do nas przyjdzie, kiedy będziemy śpiewać mu kolędy. To światło właśnie mówi nam o naszych dobrych, czystych serduszkach. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiecie. Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Pan Jezus przestrzega nas, byśmy czuwali, by śmierć czy inne niebezpieczeństwo nas nie zaskoczyło. Często oskarżamy Pana Jezusa, że jest właśnie takim złodziejem, kiedy ktoś bliski umiera, kiedy ktoś nas rani, niszczy naszą przyjaźń, więź, te dobra, które razem stworzyliśmy. Dlatego też potrzebujemy czuwania. Czuwanie to umiejętność wsłuchiwania się w Boże Słowo, życie w łasce uświęcającej. Z czasem Adwentu wiąże się właśnie światło, światło, które przychodzi do nas w postaci Bożego Słowa, które ma rozświetlić ten czas przygotowania na Jego przyjście. A zatem czuwajmy, byśmy byli otwarci na Jego przyjście. Panie Jezu, w tym czasie Adwentu przynosimy swoje historie życia. Święta Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że Boże Narodzenie jest tam, kiedy czynisz dobro. Proszę Cię, uzdolnij mnie do czynienia tego dobra, otwartości na drugiego człowieka, czasu ofiarowanego mojemu bliźniemu. Uzdolnij mnie także do tego, bym umiał zatrzymać się w tempie swojego życia. Uzdolnij mnie do gestów i czynów, które będą ukazywać, że rzeczywiście rodzisz się w moim sercu.
Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.